Ale szczęśliwie wiąże się to z kolejnym zagadnieniem, jakie chciałbym omówić. Wiem. Wiesz? Oczywiście. Chcesz porozmawiać o zdolnościach parapsychicznych. Jak na to wpadłeś? Jestem jasnowidzem. No jasne, jesteś jasnowidzem nad jasnowidzę. Jesteś szefem wszystkich szefów, ważniakiem numer jeden, wielkim wodzem pierwszym na pokładzie, prezesem zarządu. I te słowa akurat mówił Neil w rozmowie z Bogiem. I teraz będzie wypowiedź Boga. To jest tak, cały czas się zmienia, tak? Taki dialog. Mówi Bóg. Człowieku, wreszcie kapujesz, o co biega. Przybij piątkę, ale odlot, bracie, już się robi. Więc chodzi mi o to, czym są zdolności parapsychiczne. To, co nazywanie parapsychicznymi zdolnościami tkwi w każdym z was. To jest istotne. Szósty zmysł. To jest istotnie szósty zmysł. Wszyscy go posiadacie. Moc parapsychiczna to nic innego jak zdolność wykroczenia poza wąskie ramy codziennego doświadczenia, przywrócenia szerszego oglądu rzeczy, odczuwania więcej niż sam sobie, jako we własnym mniemaniu jednostce ograniczonej wyznaczyłeś, poznania więcej. To zdolność włączenia się w wyższą prawdę wokół siebie, wyczuwania innej energii. Jak się ją rozwija? Rozwija to dobre słowo. To jak z mięśniami. Wszyscy je macie, lecz niektórzy postanawiają je rozwijać, podczas gdy u innych są szczątkowe i dlatego mniej użyteczne. Aby rozwinąć swój mięsień parapsychiczny, trzeba go ćwiczyć, używać codziennie, nieustannie. Ten mięsień jest na swoim miejscu, ale jest wątły, mizerny, stanowczo za mało wykorzystywany, więc jeśli coś cię tknie raz na jakiś czas, nie podejmujesz odpowiedniego działania, jeśli najdzie cię przeczucie, nie słuchasz, masz sen lub natchnienie, ale pozwalasz, aby uleciały, nie poświęcasz im uwagi. Całe szczęście, że nie zlekceważyłeś przeczucia, jakie miałeś w związku z tymi książkami. Bo nie czytałbyś teraz tych słów. Myślisz, że to ślepy traf cię nakierował? Przypadek? Zatem pierwszy krok w rozwijaniu parapsychicznej mocy to uznanie, że się ją posiada, a następnie korzystanie z niej. Zwracaj uwagę na każde przeczucie, każdy intuicyjny domysł. Zwracaj uwagę. Potem działaj, opierając się na tym, co wiesz. Nie pozwól, aby umysł cię od tego odwiódł. Nie pozwól, aby przeszkodził ci strach. Im częściej postępujesz tak, jak podpowiada ci intuicja, tym bardziej będzie ci ona służyć. Intuicja zawsze była w tobie obecna, lecz dopiero teraz ją zauważasz. Ale mnie nie obchodzi. Ale mnie nie chodzi o dar, powiedzmy, wyszukiwania wolnego miejsca do zaparkowania samochodu. Mam na myśli rzeczywistą moc parapsychiczną, taką, która umożliwia wgląd w przyszłość, daje wiedzę o ludziach, które inaczej nie mógłbyś zdobyć. Ja też. Jaki jest mechanizm działania takiej mocy? Czy powinienem słuchać ludzi, którzy ją posiadają? Jeśli jasnowidz przepowie mi coś, czy mogę to zmienić, czy też moja przyszłość jest już wyryta w kamieniu? W jaki sposób niektóre osoby potrafią przejrzeć cię na wylot w chwili, gdy cię zobaczą? A co jeśli? Chwileczkę. To cztery różne pytania. Zwolnijmy tempo i zajmijmy się nimi po kolei. Zgoda. Jaki jest mechanizm działania parapsychicznej mocy?
są trzy zasady rządzące zjawiskami parapsychicznymi, które pomogą Ci zrozumieć działanie takiej mocy. Oto one. Pierwsze, wszelka myśl jest energią. Drugie, wszystko jest w ruchu. Trzecie, wszelki czas jest teraz. Osoby zwane mediami są otwarte na doświadczenia, jakie niosą te zjawiska, na wibracje. Czasem przyjmują one postać obrazów, czasami myśli wyrażonej przez słowo. Medium nabiera wprawy w wyczuwaniu tych energii. Z początku może nie być to łatwe, ponieważ energie te mają ulotny, subtelny charakter. Jak leciutki powiew wiatru w letnią noc, który wydawało ci się, musnął twoje włosy, a może nie. Jak słabiutki odgłos w oddali, który masz wrażenie, usłyszałeś, ale nie jesteś pewny, jak mgnienie obrazu uchwyconego kącikiem oka, który mógłbyś przysiąc był realny, ale gdy patrzysz wprost, zniknął. Czy w ogóle coś widziałeś? Takie pytanie zadaje sobie nowicjusz. Wytrawne medium nigdy tak nie pyta, gdyż wie, że pytanie odsuwa od niego odpowiedź. Angażuje umysł, a to ostatnia rzecz, jakiej medium sobie życzy. Intuicja nie mieści się w umyśle. Aby włączyć szósty zmysł, trzeba wyłączyć umysł, ponieważ intuicja jest przymiotem duszy. Intuicja to duchowe ucho. Tylko dusza jest na tyle wrażliwa, aby wyłapać najlżejsze wibracje życia, wyczuć te energie i zinterpretować je. Posiadacie sześć zmysłów, nie pięć. Zmysł węchu, smaku, dotyku, wzroku, słuchu i intuicyjnej wiedzy. Tak działa moc parapsychiczna. Ilekroć pomyślisz coś, twa myśl wysyła energię. Ona jest energią. Dusza medium wychwytuje tę energię. Jasnowidz z prawdziwego zdarzenia nie będzie zastanawiał się nad jej znaczeniem, lecz bez namysłu podzieli się z tobą wrażeniem, jakie ta energia w nim wywołuje. W ten sposób może określić, o czym właśnie myślisz. Każde uczucie, jakiego kiedykolwiek doznałeś, pozostaje w twojej duszy. Twoja dusza to suma wszystkich twoich uczuć, ich składnica. Nawet jeśli tkwią tam od lat, medium potrafi je wyczuć, tu i teraz. A to dlatego, że wszyscy razem czas nie istnieje. Stąd jasnowidz jest w stanie odczytać twoją przyszłość. Jutra też nie ma. Wszystko dzieje się właśnie teraz. Każde zdarzenie emituje falę energii. Odciska niezatarty obraz na kosmicznej łonie fotograficznej. Medium dostrzega czy wyczuwa obraz jutra, tak jakby miało to miejsce teraz, co zresztą jest prawdą. W ten sposób jasnowidze przepowiadają przyszłość. Jak to się odbywa od strony fizjologicznej? Zapewne bezwiednie jasnowidz, wytężając swą uwagę, wysyła submolekularny składnik swej istoty. Jego myśl jest, jeśli wolisz, opuszcza ciało i mknie w przestrzeni. Dociera tam, skąd widać teraz, którego jeszcze nie doświadczyłeś. Submolekularna podróż w czasie. Można tak powiedzieć. Submolekularna podróż w czasie. A jak? Widzę, że robi się z tego istna szopka. Nie, nie. Przyrzekam, że się poprawię. Naprawdę. Mów dalej. Proszę. Dobrze. Ten submolekularny element po wchłonięciu energii obrazu powraca wraz z nią do ciała. Medium nierzadko z drżeniem odbiera obraz albo wrażenie i stara się nie poddawać danych obróbce, lecz po prostu i od razu opisuje. Nauczyło się nie podawać wątpliwość tego, co myśli, widzi, niespodziewanie czy czuje, lecz przepuszczać w czystej, nietkniętej postaci.
Kilka tygodni później, gdy odebrane zjawisko zaistniało, medium obwołane zostaje jasnowidzem, co rzecz jasna jest zgodne z prawdą. Lecz jeśli tak jest istotnie, to dlaczego niektóre przepowiednie okazują się chybione? To znaczy nigdy się nie spełniają. Ponieważ jasnowidz nie przepowiedział przyszłości, tylko przedstawił jedną z możliwych możliwości, jaka na mgnienie oka ukazała mu się spośród wiecznej chwili teraźniejszości. Wieczna chwila zawiera w sobie wszystkie możliwe możliwości. Jak kilkakrotnie wyjaśniałem, wszystko już zaistniało na milion różnych sposobów. Warn pozostaje tylko wybrać optykę. Wszystko sprowadza się do percepcji. Gdy zmieniasz swoje postrzeganie, zmieniasz myślenie, a twoje myśli tworzą rzeczywistość. Dowolny wynik, jaki mógłbyś przewidzieć dla danej sytuacji, czeka na ciebie gotowy. Ty musisz tylko go dostrzec, poznać. To właśnie kryje się w słowach, jeszcze zanim zapytasz. To już tobie odpowiedziałem. Istotnie, wasze modlitwy zostają wysłuchane, zanim zostaną wypowiedziane. Dlaczego więc nie wszyscy dostajemy to, o co prosimy? Mówiliśmy o tym w księdze pierwszej. Nie zawsze otrzymasz to, czego chcesz, ale zawsze dostajesz to, co tworzysz. Tworzenie wynika z myślenia, które wynika z postrzegania. To wszystko jest takie zawrotne. Mimo że tyle razy to przerabialiśmy, to wciąż przyprawia o zawrót głowy. Prawda? Dlatego warto do tego powracać. Kilkakrotne wysłuchanie daje ci szansę znalezienia punktu zaczepienia. A gdy się zaczepisz, przestanie ci się od tego kręcić w głowie. Jeśli wszystko dzieje się teraz, co przesądza o tym, której cząstki tego wszystkiego doświadczam w mojej chwili obecnej, wybory, jakich dokonujesz i wiara w nie, ta wiara podyktowana będzie twoimi poglądami na daną rzecz. Te zaś biorą się z percepcji, z tego, jak na to się zaopatrujesz. Medium dostrzega wybór, jakiego dokonujesz odnośnie do jutra. Widzi, jak się to potoczy, ale prawdziwy jasnowidz zawsze ci powie, że nie musi tak być. Możesz wybrać ponownie i zmienić wynik. W gruncie rzeczy przetwarzałbym to, czego już doświadczyłem. Właśnie, teraz pojmujesz, widzisz, co to znaczy żyć w ramach paradoksu. A jeśli to już się zdarzyło, to komu to się zdarzyło? Jeśli to zmieniam, kim jest to ja, które doświadcza zmiany? Jest więcej ciebie rozłożonych w czasie. Omawialiśmy to szczegółowo w księdze drugiej. Proponuję, abyś ponownie ją przeczytał i powiązał jej treść z naszymi rozważaniami tutaj. Zgoda, ale chciałbym pozostać przy temacie jasnowidzenia. Wielu ludzi podaje się za jasnowidzów. Jak odróżnić prawdziwego od fałszywego? Każdy posiada zdolności parapsychiczne, więc wszyscy oni są prawdziwi. Trzeba tylko przyjrzeć się, jaki mają w tym cel. Czy pragną ci pomóc, czy się wzbogacić. Zawodowe media, którym chodzi o osiągnięcie własnej korzyści, często obiecują wiele rzeczy, że odzyskają dla ciebie utraconą ukochaną czy ukochanego, że ześlą na ciebie zaszczyty i bogactwo, a nawet pomogą ci schudnąć. Podejmują się tego wszystkiego, ale tylko za opłatą. Nawet dokonują dla ciebie odczytu drugiej osoby. Szefa, kochanka, przyjaciela. Przynieś mi coś, mówią. Szal, zdjęcie, próbkę pisma. I rzeczywiście potrafią wiele o nie powiedzieć. To dlatego, że każdy zostawia za sobą swój ślad. Parapsychiczny odcisk, pasmo energii. A osoba wrażliwa to odbiera. Lecz uczciwy jasnowidz nigdy nie zaproponuje, że pomoże ci odzyskać ukochaną.
wpłynie na czyjeś zdarzenie, czy wywoła jakikolwiek skutek swą parapsychiczną mocą. Ktoś, kto poświęcił swe życie na doskonalenie tego daru, wie, że w niczyją wolną wolę nie należy ingerować, tak samo jak szpiegować cudzych myśli czy naruszać prywatności. Myślałem, że nie ma żadnych zakazów i nakazów. Skąd nagle to nie należy? Zawsze trzeba to rozumieć w odniesieniu do tego, co, jak wiem, staracie się urzeczywistnić. Wiem, że wszyscy pragniecie wzrastać i ewoluować, powrócić do jedności. Dążycie do tego, aby doświadczyć najwspanialszej wersji najszlachetniejszego wyobrażenia swojej prawdziwej istoty. Staracie się to osiągnąć indywidualnie i jako rasa. W moim świecie nie ma zakazów ani nakazów, podziału na to, co słuszne i nie. Podkreślałem to wielokrotnie i nie smażycie się w ogniu piekielnym, jeśli bierzecie źle, ponieważ ani piekła, ani zła nie ma, chyba że myślicie inaczej. Lecz pozostają prawa rządzące fizycznym wszechświatem, a jednym z nich jest prawo przyczyny i skutku. Doniosłą tego konsekwencją jest to, że wszelki wywołany skutek w końcu doświadczany jest przez jaźń. Co to znaczy? Pewnego dnia doświadczysz tego, czego za twoją sprawą doznali inni. W środowisku New Age istnieje na to barwne określenie. Czego ty dotkniesz, to dotknie ciebie. Właśnie. Inni znają to jako nakaz Jezusa. Czyń drugiemu to, co chciałbyś, aby tobie czyniono. Jezus głosił prawo przyczyny i skutku. Można powiedzieć pierwszą zasadę. To niczym pierwsza dyrektywa udzielona Kirkowi, Pizzardowi i Jenveinowi. Bóg ogląda Star Trek? A co ty myślałeś? Sam napisałem połowę odcinków. Lepiej, żeby Gen tego nie słyszał. Daj spokój. To Gen kazał mi to powiedzieć. Jesteś w kontakcie z Genem Ronenbry? I z Carlem Saganem, Bobem Heinlanem i całą paczką tu na górze? Wiesz, nie wolno nam tak sobie żartować. Traci na tym wiarygodność całego dialogu. Ach tak, z Bogiem trzeba rozmawiać poważnie. Przynajmniej w sposób niebudzący podejrzeń. Podejrzane jest to, że są ze mną Gen, Carl i Bob. Muszę im to powiedzieć, lecz wracając do rzeczy. Jak odróżnić prawdziwego jasnowidza od rzekomego? Ten pierwszy zna i stosuje pierwszą dyrektywę. I dlatego, kiedy prosisz, aby odzyskał dla ciebie utraconą ukochaną, albo odczytał aurę osoby, której chusteczkę lub list mu przynosisz, prawdziwy jasnowidz odpowie: przykro mi, ale nie mogę tego uczynić. Nie ingeruję ani nie wnikam w drogę, którą kroczy druga osoba. W żaden sposób nie wpłynę w jego wybory i nie przekażę na jej temat żadnej informacji o charakterze poufnym czy osobistym. Lecz jeśli ktoś ofiaruje się wykonać dla ciebie te usługi, masz do czynienia z krętaczem, który żeruje na ludzkiej słabości i wyłudza pieniądze. A media pomagające ustalić położenie ukochanej osoby, porwanego dziecka, nastolatka, który uciekł z domu i jest zbyt dumny, aby zadzwonić do rodziców, mimo że rozpaczliwie tego pragnie. Albo osoby pomagające policji odnaleźć zaginioną osobę, żywą lub martwą. Te przykłady mówią same za siebie. Jasnowidz z prawdziwego zdarzenia nade wszystko wystrzega się narzucania swojej woli komu innemu. Jego zadaniem jest służyć. Czy nawiązywanie kontaktu ze zmarłymi jest rzeczą właściwą? Powinniśmy próbować dotrzeć do tych, którzy stąd odeszli? Po co mielibyście to robić? Żeby sprawdzić, czy mają nam coś do powiedzenia. Jeśli komuś, kto przebywa już po drugiej stronie, zależy na tym, aby was o czymś powiadomić, znajdzie na to sposób, nie martw się. Ciocia, wujek, brat, siostra, ojciec, matka, małżonek czy kochanek, którzy stąd odeszli, wędrują dalej, doznają pełnej radości, zmierzają ku całkowitemu zrozumieniu,
jeśli częścią ich planu jest powrót do was, sprawdzenie, jak się macie, danie wam do zrozumienia, że u nich wszystko jest w porządku, cokolwiek. Możesz być pewny, że to uczynią. Wypatruj wtedy znaku i nie przegap go. Nie przypisuj go swojej wyobraźni czy zbiegowi okoliczności. Nie odrzucaj jako przejawu pobożnego życzenia. Czekaj na wiadomość i ją odbierz. Znam panią, która opiekowała się umierającym mężem i błagała, że skoro musi odejść, niech chociaż wróci do niej i powiadomi ją, że ma się dobrze. Mąż obiecał i dwa dni później zmarł. Nie minął tydzień, gdy pewnej nocy wyrwało ją ze snu uczucie, że ktoś przy niej usiadł. Kiedy otworzyła oczy, mogłaby przysiąc, że widziała męża, który siedział na łóżku i uśmiechał się do niej. Mrugnęła i spojrzała jeszcze raz i on zniknął. Opowiedziała mi tę historię po pewnym czasie, uznając całą sprawę za przewidzenie. To typowe. Otrzymujecie znaki niepodważalne, oczywiste znaki i nie zważacie na nie, albo odrzucacie jako figle, które płata wam własny umysł. Przed takim samym wyborem stoicie teraz odnośnie tej książki. Chcesz więc powiedzieć, że wracając do pytania wyjściowego, że nie powinniśmy chodzić do jasnowidzów ani uczestniczyć w seansach? Bóg odpowiada, nie mówię co macie robić albo czego nie macie robić. Po prostu nie wiem czemu to by miało służyć. A gdybym to ja miał do przekazania coś temu drugiemu, ale nie chciałbym się czegoś dowiedzieć od niego? Sądzisz, że mógłbyś to powiedzieć i on by nie usłyszał? Cokolwiek pomyślisz czy wyobrazisz sobie w związku z osobą uznaną za zmarłą, natychmiast przywołasz do siebie jej świadomość. Nie da się pomyśleć czy wyobrazić sobie czegoś w związku z osobą przebywającą po drugiej stronie, tak aby jej istota nie była tego w pełni świadoma. Nie trzeba korzystać z usług pośredników do takiej komunikacji. Najlepszym środkiem komunikacji jest miłość. A co z komunikacją obustronną? Czy do tego medium może się przydać? Czy takie porozumienie jest w ogóle możliwe? Czy to wszystko jest lipne, niebezpieczne? I Bóg odpowiada. Chodzi ci o porozumiewanie się z duchami. Tak, to jest możliwe. Czy niebezpieczne? Właściwie wszystko jest niebezpieczne, jeśli się boisz. Czego się lękasz, to przywołujesz do istnienia, lecz w rzeczywistości nie ma się czego obawiać. Ci, których kochasz, nigdy nie oddalają się od ciebie. Dzieli was zaledwie odległość myśli. Zawsze będą przy tobie, gdy ich potrzebujesz, gotowi służyć radą, pocieszyć, jeśli przeżywasz w związku z ich utratą udrękę. Twoi kochani przekażą ci znak, sygnał, wiadomość, która da ci do zrozumienia, że z nimi wszystko w porządku. Nie musisz ich wzywać, ponieważ dusze, które kochały cię w tym życiu, lgną do ciebie, mgną ku tobie w chwili, gdy wyczują najlżejsze zaburzenie w twojej aurze. Szybko poznają nowe możliwości, jakie daje im nowy rodzaj istnienia, a wśród nich służenie pomocą i podnoszenie na duchu tych, których kochają. A wyczujesz ich pokrzepiającą obecność, jeśli jesteś naprawdę na nich otwarty. Więc opowieści o ludziach, którzy go wybydali, że ukochany zmarł, był w pokoju, nie są wyssane z palca? Bóg odpowiada, oczywiście, można wyczuć zapach ulubionych perfum, czy wody kolońskiej, cygar ukochanej osoby. Usłyszeć nuconą cichutko melodię, którą zwykli nucić, lub nieoczekiwanie natknąć się na ich jakąś osobistą rzecz. Zupełnie bez powodu nagle może pojawić się chusteczka, portfel z Pinka, czy coś z biżuterii. Znajduje się ją na kanapie czy pod stertą starych pism. Tkwi sobie tam po prostu. Zdjęcie zrobione przy jakiejś szczególnej okazji. Właśnie wtedy, gdy tęskniłeś za tą osobą, rozmyślałeś o niej i zmuciłeś się z powodu jej śmierci.
Te rzeczy nie zdarzają się tak sobie. Te rzeczy nie pojawiają się w danej chwili przypadkiem. Powiadam ci, we wszechświecie nie występuje przypadkowy zbieg okoliczności. To bardzo powszechne zjawisko, bardzo. Lecz wracając do pytania, czy potrzeba pośrednika, aby nawiązać łączność z bezcielesnymi istotami? Nie. Czy jest to czasami przydatne? Czasami. Wszystko zależy od medium czy jasnowidza, od ich motywacji. Jeśli ktoś nie podejmie się tego, nie zgodzi się być dla ciebie pośrednikiem bez wysokiego honorarium, uciekaj od niego jak najdalej. Takim osobom może chodzić wyłącznie o pieniądze. Nie dziw się, jeśli uzależnisz i miesiącami, nawet latami będziesz powracał, gnany umiejętnie przez niepodsycaną chęcią czy potrzebą nawiązania kontaktu ze światem duchów. Ktoś, kto jak sam duch pragnie służyć, nie żąda dla siebie niczego ponad to, co jest mu potrzebne do dalszej działalności. Jeśli ktoś, kto wychodzi z takiego założenia, zgadza się ci pomóc, dopilnuj, aby otrzymał w zamian godziwą zapłatę. Nie wykorzystuj takiej nadzwyczajnej łaskawości, dając niewiele lub w ogóle nic, jeśli wiesz, że stać cię na więcej. Patrz, kto naprawdę pomaga światu, obdarza wiedzą, wglądem, zrozumieniem, troską i miłosierdziem. Nie żałuj mu wsparcia. Bądź dla niego szczodry. Szanuj go, albowiem należy on do wysłanników światłości. I to był, kochani, cytat tutaj z książki Rozmowy z Bogiem. Jeżeli ktoś by chciał z was przeczytać te informacje, to w tym czterotomowym wydaniu jest to tom trzeci i to, co przeczytałem, znajduje się no między innymi tutaj na stronach, już wam mówię, od strony 143 do strony 157. To znajdziecie wtedy tutaj takie informacje. Myślę, że temat dosyć jasno wyjaśniony. Są to słowa Boga, więc nie ma co nawet podważać tych wypowiedzi. Komentarz oczywiście wam zostawiam. Jak słyszeliście, tak wygląda sprawa właśnie z jasnym widzeniem. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tych słów tutaj. Oczywiście zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji, a wy napiszcie w komentarzu, dajcie znać, że jesteście. Mile widziane oczywiście, łapki w górę i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.